O Pyrkoszu dzisiaj troszeczkę porozmawiamy. O Pyrkoszu. Pyrkosz, Pyrkosz i nie jedziesz. Schetyna apeluje o zakończenie protestu. Komputer i Żyda, komputer i Żyda, komputer i Żyda. Tych nauczycieli to trzeba zwolnić, zabrać im pieniądze, a dać pracę wolontariuszom. Jeżeli oni nie rozumieją poczucia misji, nie rozumieją tego, no to po prostu nie są honorowymi Polakami, nie należy się im praca w ogóle. Niech sobie idą do przytułka i tam mają jedzenie też dla biednych i ubogich, albo będą jakieś resztki teraz będą wkładać, opieczętowywać, datować i do banku żywności. Przez wiele godzin ważyły się losy serca Paryża, serca Francji i serca Europy. Poważnie zniszczona, ale ocalona paryska katedra zjednoczyła w bólu i smutku miliony ludzi na całym świecie. Dziś jednoczy także nas, Polaków, inicjatywa wsparcia odbudowy katedry Notre Dame, rozumianej nie tylko jako symbol bezcennego dziedzictwa kulturowego Europy, ale również jako symbol chrześcijańskich wartości. Zwracam się więc najpierw do wszystkich Polaków z apelem o pomoc materialną w odbudowie katedry, którą przekażemy za pośrednictwem akcji SMS-owej oraz przez dobrowolne wpłaty na konto Caritas Polska. Zwracam się również do wszystkich ochrzczonych, zwłaszcza do tych, którzy w ostatnich latach zapomnieli o swoim chrześcijańskim powołaniu, aby na nowo odkryli Chrystusa i stali się Jego odważnymi świadkami. Wpłat można dokonywać na konto Caritas Polska z dopiskiem odbudowa. Komputer i Żyda, komputer i Żyda, komputer i Żyda. No ta cała Teresa May, to już jak ona przegrywa tam, to tutaj będzie samoloty wysyłała na Estonię. Nie ma sama co robić. No niech robi, co uważa za słuszne, przecież ona jest osobą dojrzałą. Niech robi, co chce. W tym roku Bóg chce nam przekazać słowa: wierz, że cię kocham. Zorganizuj wyjazd, zaproś swoich przyjaciół i dołączcie do nas. Do zobaczenia.